Witam Was ponownie, Fitman Blood Money. Choć jest już po świętach, obiecuję, że następna misja będzie z nimi ściśle związana. Ale nie uprzedzajmy faktów i zacznijmy już grę. At least you saved the secretary. Yes, and we found and killed one of Mr. 47's accomplices. He wasn't alone? No. They communicated by radio. What bothered us was the autopsy of the second assassin. He was a Class 2 clone. Class 2? Fully functioning human clones, accelerated to adulthood. But they tend to die within 18 months of maturity. Tell me, just how widespread is human cloning? We can't know for sure, but I'm sure we'll see thousands within a few years. Why? Because of your jackalope president. He wants it legalized. Imagine that. The most insidious weapon the world has ever seen. And he wants to legalize it. But the public... The public is an ass. Cloning is the ultimate weapon of mass destruction. It's a terrorist wet dream. But most Americans still support cloning, and... Hopefully, this interview will change a few minds. Maybe it'd help if they knew it was 47 that killed Chad Bingham's son. What? We even had our best agent on the spot. We were ready. Good to hear your voice again, 47. We got worried when you didn't get back to us. It was just a little thing requiring my attention. We've got an extremely delicate mission for you, if you're interested. Mm-hmm. Always interested. Just send me the briefing. Hello, 47. Your next assignment's in the Rocky Mountains. Senator Bingham is being blackmailed by pornography tycoon Lon de Havilland, who has a compromising video of the... Tym razem mamy kilka celi do zabijania, do zabicia. I w dodatku jeszcze musimy odzyskać pewną kasetę. Na samym początku jest dość trudno, ponieważ przy kamerze... przy windzie jest właśnie kamera. Musimy więc przejść pod nią, żeby nie zostać wykrytym. Czy raczej nagranym. Jest kilka sposobów na zdobycie stroju. Ja preferuję jeden taki specjalny sposób. Good evening, sir, and welcome. Remember to wear your VIP heart if you want this special treatment. Wchodzimy do pokoju tylko dla personelu. Ten koleś jest kompletnie pijany. Cholera, on przyjdzie. Tam jest agent, który zwrócił nas uwagę i biegnie, żeby powiedzieć nam, żebyśmy opuścili teren. Hey buddy, this area is restricted. Get lost. Okej, okay, na razie jest dobrze. Dobrze, koleś wyszedł. Możemy więc ukryć ciało. No i zapisujemy. Następnym krokiem będzie... Ale to zaraz.
Musimy porozmawiać z barmanem. This'll give you the extra oomph you'll need to make the most of your time at the grotto, if you know what I mean. I barman dał nam afrodyzjak. Cóż ja bym tego afrodyzjakiem nie nazywał, bardziej coś, no, jagrą. Tutaj powinien stać kieliszek. A tak, niesie już koleś. Dodajemy afrodyzjak. I czekamy, aż zrobi swoje. Tymczasem pójdziemy zająć się trzecią ofiarą. Wow, jaki to jest. O której oficjalnie nie wiemy, kim jest i gdzie się znajduje. Jednak ja już grając kilka razy wiem, więc mam pewne ułatwienie. Widzicie, miała pistolet przy sobie. Gdybyśmy tylko... Gdybyśmy szybko nie zareagowali, to by użyła go. Czy noża by użyła, nie pamiętam już. Sprawdźmy jednak, co z naszą pierwszą ofiarą. Czy dostał drinka? Zdaje się, że jeszcze nie. Ale widać, że kelner już poszedł po drink. Tylko kwestia czasu. A cholera, będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Ponieważ dziewczyna tutaj poszła. Jednak cierpliwość jest bardzo wymagana w tym zawodzie. Dalej pij. Wygląda na to, że chyba dziewczyna wraca. Nie rozumiem, czemu nagle tak skoczył ten wskaźnik podejrzliwości strażników. Afrodyzjak robi swoje. Ale się pali. Tak, za to koleś jakoś nie za bardzo się śpieszy. Okej, zapiszę w tym momencie.